a moje Volvo i do Gdańska, i do Stegny, i na Wieloczorsztyn. I dalej baby nie masz. Ale ja byłem w Stegnie, a ty nie. Byłem. A byłeś, no. Dobrze, a to może jakaś pani się odezwie do ciebie z YouTube'a? No, jest jeszcze inna ewentualność. Jaka? Czy ktoś ogarnął, że ja nie mam biegów w tym rowerze? No, haha, mówiłem ci, jak kręciłem, żeby wziąć baterię. Jak wczoraj jeszcze zmieniało to biegi. Ale tu baterii nie ma przecież. Co ty gadasz? Jak go kręciłem, mówiłem, a, weź. Ty do mnie mówiłeś, weź baterię, bo ja nie słyszę. A. No dobra, to pojedziesz już na takim, no nie dasz rady? Ty zawodowy kolarz jesteś. Korzystając z chwili okazji, chciałem pokazać moje podlaskie buty, podoba się dla mnie. Nieprawda? Chciałem powiedzieć, że polecam pana, który to maluje, bo pan jest dość znany, ale w ogóle pana nie polecam, przy czym nie powiem, jak się nazywa. Nazywa mi się jeden kawałek do tych butów jeszcze. Dwa razy jest, spóźnił się około 2-3 miesiące i to jest dramat. YMCA. To są ładne, podlaskie. Ty ruszysz z takiego przełożenia? Człowieku, nie po to łydę ćwiczę, żeby nie ruszyć. O kurczę. No i jak tam idzie? Ja rozumiem, że to taki psikus przygotowałeś nie, dla mnie. Nie, ja nie wziąłem tego, prostego zgarnąłem. Na dzisiejszą przygodę. Ale i teraz uwaga, o czym będzie dzisiejszy odcinek? Bo dzisiaj mamy jakie rowery? Mój jest czerwony, twój jest szary. Ja poważnie pytam, jak się nazywają? Mój się Giant Propel, a twój? Giant Propel Advanced 2, jeśli dobrze pamiętam. Tak, jest to rower Aero. A mój się nazywa Giant Defy. A to jakieś Motorola Defy miałem, czyli wyzwanie. Tak? Coś ci ciężko idzie na tym Defy, to tak? Takie wyzwanie. Ponieważ nie zamontowałeś dla mnie baterii, to takie też wyzwanie. Z serii Pro i uwaga, Giant Polska na rok 2022 serii Pro udostępnił tylko jeden rower. Ale właśnie jeden na całą Polskę, czy jeden model? Jeden model. No i wystarczy. O panie! Panie Górka, co? Czujesz się jak na Mont Ventoux albo na Alpe d'Huez, nie? Dam albo ci dobrą radę, spróbuj zygzakiem wjechać. Albo jak na letnikach. Ale i teraz. Ciekawostka, bo on, jak wygląda specyfikacja twojego roweru, przyjacielu, powiedz. Mój jest na 105. No. Na koło. Czyli na świecie idą tylko dwie grupy wyżej. Ultegra i Durace, tak, ale one jeszcze mają swoje wersje. Podgrupy mają. Moja 105 jest 11-biegowa. No, rama. Karbonowa. Advanced, tak. I teraz uwaga, bo jeżeli często szukamy sobie alternatywy z marek, które znajdziecie w naszej ofercie, czyli z Treka, Speca i Cannondale'a, to jak wygląda alternatywa? W tej cenie nie ma alternatywy. Nie ma alternatywy, ponieważ ten rower kosztuje 13 999. Tak. I a żaden teraz jest przeceniony chyba nawet. Ma promkę, tak. I żaden z tych producentów wcześniej wymienionych nie ma roweru Aero, bo mamy jeszcze mało tego. Propel, nie wiem czy ty wiesz, on jest budowany w tunelu aerodynamicznym. Ale to co myślisz, że jak w tunelu? Stoi fabryka i co mają tunel i tam... Tak i tam podmuchy wiatru są i oni kleją je. I ludzie składają w tunelu? Tak. To z jednej strony fajnie, bo im z boku może nie wieje, tylko z naprzeciwka. Tak. Ale ten propel jest złożony w taki sposób, żeby był jak najbardziej aero. Ale i czy ty wiesz, co masz jeszcze oprócz ramy aero w swoim rowerze? Kierownicę mam aero. Tak. I mostek. I mostek. Tak. I co jeszcze? Koła mam stożki. I teraz jak wyglądają koła stożki? Bo ty nie wiesz. No ja nie wiem. No właśnie, ty jesteś gwiazda i nie musisz wiedzieć. A jak wyglądają koła stożki? Z przodu masz mniejszy stożek, z tyłu większy stożek. A właśnie, to co mi się nie podoba w propelu. Czemu?
No nie podoba mi się. Ale oni tam niby chwalą się, udowadniają. Ale ja lubię, jak ładnie jest wszystko, a nie z innej budy te koło wygląda. No ma być racingowo i szybko. Ty, to może wstawmy do przodu, do kolarzówki koło 20-30, a do tyłu 26. Pełne. Było kiedyś coś pełne takiego. Pan Unibike chyba produkował taką zagwozdkę. No, projekt nie cieszył się zbytnim zainteresowaniem grona klientów z naszego kraju pięknego nad Wisłą. Ty, chyba... ja to proponuję w prawo jeszcze kawałek. Tak, tam górka. Tam górka, ja wiem, że tam górka. A od kiedy ty na górki lubisz jeździć? Ja nie lubię górek, dlatego nie chcę tam jechać, ale... O kyrie lejson! Wiesz jeszcze, co nasz aero w rowerze, czy nie wiesz? No nie wiem, powiedz. Sztyce. No raczej, jak jest rama płaska, to i sztyca płaska musi być. A wiesz, jak ona się nazywa? A jak ona się nazywa? Wektor. Ale ty, jaki ty obcykany jesteś. Ulala, co? Wow, very nice. Masakra. I teraz powiedz mi tak. Czy w cenie 14 tysięcy złotych jest to godny rower? Z jednej strony to jest godny rower. No. Kolor mi się bardzo podoba. No. Ja z drugiej nie wiem, czy ja nie wybrałbym TCR-a na Ultegrze. Jeśli byłby. No właśnie. Tylko teraz pytanie, czy ktoś woli mieć... Ja lubię rower, płaskie kierownice. Rower racingowy czy rower aero? Bo ja osobiście, jak pojeździłem rowerem aero, to na razie w najbliższych latach nie będę chciał mieć innego roweru niż aero. Mimo że obecnie również ugniatam rower racingowy. Defia? Nie w tej chwili, tylko tak wiesz. Ale twój jaki mało sprzęt? Poza kamerą. Ale teraz i uwaga, ciekawostka. Tam nie jedźmy. Jedźmy. I teraz, jak ten propel nie ma w sobie konkurencji z segmentu aero. No nie. Tak Giant DeFi ma. I tutaj kolejna ciekawostka. Drodzy YouTube widzowie, i odpowiecie zanim usłyszycie odpowiedź. Czy ale wiecie, nie zadawajcie pytań. Czy wiecie, ile procent kolekcji 22 z Gianta przechodzi na rok 23? Bo co roku wszyscy czekali, jakie nowe malowania, jakie nowe rowery. Pytania są tendencyjne. Wiesz, ile procent przechodzi kolekcji? Ile? Około 75. No jest to logiczne. Czemu? No bo nie trzeba grafików zmieniać, tych kolorów, no walą tak, to samo, ale... nie? No koszta. Ale w ogóle jak tu ładnie jest. Ja wiem, że tu jest ale ładnie. Ale przed COVID-em nie było to logiczne i było fajnie czekać. No a teraz jest to troszeczkę inaczej. I tu ciekawostka numer 2. Trek też już rezygnuje, zresztą tak jak i inni, z roczników, tylko wprowadzają generacje. Czyli będzie tak jak w telefonach komórkowych. Będzie jeden, który będzie aktualny, aż w końcu producent stwierdzi, że już aktualny nie jest. Że nie ma generacji X, a jest generacja Z na przykład, co? A o, ja nie wiem. Koleżanki. Ja nie wiem, czemu ty biegów w ogóle nie zmieniasz? Nie chcę mi się... I tu jest, i teraz właśnie widać przewagę nad przerzutkami z linką tradycyjną. Nie, widać przewagę na tym, że ktoś zrobił psikusa i nie zamontował ale baterii. Ale jakiego psikusa? Oto jak ja ci odczepię linkę, to też będzie widać przewagę. No. No, co za kacapoły. Ale ja mogę przerzutkę dać ręką do góry, skręcić śrubką, tiku-tiku. Tak. I poszpachlować. Ale teraz uwaga, bo ten Giantik, on ile kosztuje? 22 tysięcy chyba, tak? Coś ale... lekko ponad 22 tysiące. Ja nie wiem, czy możemy mówić w ogóle o cenach. Dlaczego nie? Dlatego, że dzisiaj mówimy cenę taką, a w dniu na przykład emisji filmu ta cena może już się różnić. Albo na przykład ktoś może oglądać za pół roku. Tak, i powie, mieliście taki rower i ja chcę tą cenę. No właśnie, a to niestety tak już nie działa. Ale na tą chwilę, bo to może tak będziemy teraz prawić. Na dzień dzisiejszy. Na dzień dzisiejszy, tak. Na dzień dzisiejszy ten rower kosztuje około 22 tysięcy. I czy to jest fajny rower za te pieniądze? Najwyższy model ramy, bo tu już mamy serię Pro, a nie zwykłą Advanced. Giant stosuje te swoje w główkach ramy, ten swój standard taki dziwny, overdrive. Czyli na dole mamy większe łożysko, na no górze... No tak, taki taperet po ich niemu. No taki taperet, ale nie standardowy, bo po ich ta, łożyskowaniu. Tak, o Jezu. Ciężko, nie? Tomek, siłę robię, no kiedyś trzeba. Znaczy, jeżeli mam być szczery, no, a staram się być,
Mi się nie podoba DeFi. Ale on nie ma się podobać, bo teraz tak. Pod filmami z gravelem często pytacie nas o rowery Endurance, w które da się włożyć szerszą oponę i mieć szosówkę z szerszymi oponami. No i teraz tak, on fabrycznie siedzi, wiesz, na jakich kapciach? 28 czy 30? 32. Ile? Tak, jadę obecnie szosówką na oponie z szerokością 32, a można zamontować do tych kół i do tej ramy 735. Czyli to już taka dziwna szosówka, ale Giant nazywa to rower szosowy długodystansowy. Samochód. Pytanie, co dla kogo jest długim dystansem? Ale ja tu chcę nawiązać do jednej rzeczy. Nawiązuj. Co? Nawiązuj. Co jest bardzo istotną rzeczą, bo tarcza jest fajnym wynalazkiem w szosie. Jak ja ważę 75 plus wat, no to w górę by się przydała tarcza, nie koła karbonowe i ten klocek mi się ślizgał. Niby tam górki duże nie były, ale powiem ci... Troszkę strach, co? No troszkę strach, jak ci samochody jeszcze obok nagle hamują, bo korek czy coś, nie? Tak, ale idąc dalej do samego Gianta DeFi'a mojego, pro nawet. Koła tutaj jakie są? Karbonowe ma stożki. Karbonowe. Pomiaru mocy nie mam, jest power ready, tam trzeba dokupić taki pałąk za około 2 koła i można mieć pomiar mocy. Co jest stosunkowo niewielką kwotę, bo jakieś najtańsze ugniatacze z pomiarem mocy to koszt rzędu około 4 koła. No. Oczywiście da się kupić jakieś tam pośredniki na jedną nogę czy coś tam. Ale mamy dwie nogi, więc przydałoby się mierzyć dwie nogi. Ja sam czasami analizuję, kiedy z pomiarem mocy. Bierze czasem jedna noga, podaje inną moc, druga inną. No tak. No, a trzeba to wyważać. U mnie już tak niby w miarę wyważone, ale zobaczymy. Prawa strona zazwyczaj silniejsza. Rower jest na całym rywalu AXS-ie, czyli grupie od SREMA, która jest bezprzewodowa. U mnie by to działało, jakby mój kolega włożył baterię. Ale postanowił, że dzisiaj Kamil będzie robił formę i baterii. A ja myślałem, że te czerwone to nowe baterie, wiesz? No. Zawsze tak jest. Ale i teraz uwaga. Czy ten rower ma konkurencję? No ma, bo ma. W identycznej cenie jest Domani chyba SL5, jeśli dobrze pamiętam, który jest na dokładnie takich samych komponentach. Ale nie ma kół karbonowych. Jest również Specialized Trube, który jest niestety droższy o kilka tysięcy, bo kosztuje 27 tysięcy. Jest na takiej samej grupie AXS, przy czym w specu jest Future Shock, no który jest, no. Specialized bardzo ceni i wycenia to no, na kilka tysięcy więcej. On ma tam takie smaczki typu sztyca karbonowa, zresztą tak jak tutaj. O, i tu jeszcze nawiązaniu do sztyc, jak sobie machnąłem. W DeFi'u, zresztą nie tylko w DeFi'u, ale w Revoltach też, w Giantach jest sztyca o przekroju literki D, i dzięki temu, że ona jest tak zbudowana, a nie inaczej, to podobno tłumi drgania. Tak mówią. Ktokolwiek widział, ktokolwiek słyszał, niby kłamać nie można, bo na to, jak już kiedyś mówiłem, są urzędy. Oho! Oho! I teraz zobacz, co ja zrobię. Pojadę sobie dalej. Chodź, Felcik. Ciekawe, ja jak ty pojedziesz. Ja bym ci nie radził. Chodź. Jak to stuchę. A ty myślisz, że ja rowerem aero nie pojadę? Ja aero też mogę jechać, wiesz? Nie no, fajnie, fajnie. O, górka jeszcze, no. Właśnie o to mi chodziło. Ale zobacz! Ty się kopiesz, mój bratku, a ja na blacha ocha, na szerszym kapciu, ciebie doganiam. Jest jeszcze w podobnej cenie, chyba tysiaka drożej. Czekaj, bo mi 4 litery się mocno w piasku zapadają. A u mnie zobacz, jak ta lala idzie. Byś ważył 75, tyle co ja. I jeszcze z czwartej firmy, która ma lifetime warranty, jest Cannondale, który... Synapsa. Tak, i to ta nowa, ona jest... Ale bardzo... ja nie sprawdziłem ceny, jak ona skonfigurowana. A ja wszystko sprawdziłem. Synapsa kosztuje bardzo podobne pieniądze, ale jest na jakiej grupie? Nie wiem. Na Ultegrze. 12 czy 11 biegowej? 11 biegowej mechanicznej. Czyli to, starczej, to dramat. Poprzedniej. Tak. To jest dramat. Ja nie wiem, czy to jest dramat. No jeżeli masz w tej cenie rowery na AXS-ie z różnymi systemami amortyzacji, w Synapsie też one występują, bo jest rama tak skonstruowana, a nie inaczej, to tak w gwoli podsumowania tylko powiem. To jest bardzo dobra oferta.
No ale bądźmy szczerzy, tylko powiedzmy to ludziom. Tylko to musi być entuzjasta, który szuka roweru trochę uniwersalnego, bądź na długie dystanse. Dobra, a chciałeś coś dodać o rowerze? Tak, że to jest endurance twój, ale moim zdaniem chyba najbardziej zaawansowane endurance, no to niestety Specitrike. Tam są te systemy, które działają, coś nie? No tutaj jest tak zaprojektowane, no Cannondale też niby tak nie, jest zaprojektowane. Nie, tam inaczej widełki ma wygięte, aczkolwiek... Patrz, i teraz zobacz, to jest MK i to jest MK. Tak, i w Giantie też na to bardzo trzeba uważać, ponieważ te MK nie są czasami równe. Są po prostu dość duże. I ja z Gianta powinienem mieć tak naprawdę Ty to SK mógłbyś z propera. Tak, bo MK na przykład jest dedykowana niby od 171 do 181. To ja się mieszczę. No. To jakaś jest masakra, panowie. No i tyle, jak na Srema przystało, mamy bardzo ładny łańcuch. To jest fajny rower, czy ja bym go sobie kupił? Nie wiem, jest napchany od stóp do głów technologią, bo i koła karbonowe, sztyca i w ogóle wszystko. Ale tak jak propela, którego pokazywaliśmy, tego za 50 ileś nowego, to go kochałem, to tego coś nie kocham. Ale jedna rzecz. No. No, słupa kas. A u ciebie? Nie. Ona imituje supakaza. Ale podobne jest. No jeszcze trochę brakuje. No. I tyle, kochani. Ale on w serii to jest jedyny, który ma supakaza o Wik. To jest jedyna sztuka na świecie, która w serii. Ale widzę jedną poprawę w tych rowerach. No. Siodełka. Tak. Giant zrobił bardzo dobrą robotę. Duży krok do przodu zrobił Giant względem starych siodełek i naprawdę wyszło im to na plus. Tak. I tutaj w ogóle takie ciekawe pytanie, które nie padło. Ciekawe pytanie. A już jest odpowiedź. Gdzieś tam znajdziecie link do naszego wpisu na blogu. Co znajdą? Do czego? Wpis, treść stworzona. Do blogu chyba. Do blogu, Tomek bloga się prowadzi, tam się pisze teksty, gdzie macie odzwierciedlenie tego, co myślimy na temat ceny w 2023 roku. Czy warto czekać, czy kupować, czy nie kupować, to zachęcamy. Ja nie będę się wypowiadał na ten zachęcamy temat. Zachęcamy do lektury. Tam jest opisane to, co myślisz. Tyrkam. Trykuj. To nie to. No lepiej, ale to też nie to. Nie, ale już tak miło. Przy czym dobra. To jeszcze nie to. Ja ważę mego propera. Dawaj. Tak jak Mr. Proper do mycia. Propel, proper. Teraz pan Proper ma dla ciebie coś jeszcze. Nową poręczną 500 ml butelkę i nową niższą cenę 24 tysiące. Ta sama siła, nowa cena. Świetnie. Węcer. A ten taki łysy, on podobny do no, ciebie. Na 105 mój waży. Jak włączę wagę. To teraz uwaga, ważę. Z moimi ugniataczami drętwymi 9320. No to 9300, bo tyle te ważę, ugniatacz. Tomek. O tak mi się wyrwało. A twój? A mój waży. W MC. 8500. Tak, tylko twój ma koła karbonowe, mój nie. To są dwa różne rowery, które kosztują też zupełnie różnie. To dobra. Teraz... O. Przodem. Taka prawda. I... Nie ruszaj. Nie ruszaj tym. No nie ruszam. O, o, już. A ty wykasujesz ten napis z tyłu, co? No jakoś tam. Nie, nie możesz. Giant Propel i DeFi. Ja DeFi nie lubię. Propela. On się podoba dla mnie. Dla mnie tu. Nerki nie sprzedamy, bo to za tani rower. Ten 20 parę kosztuje. Się podoba dla mnie, ale nie aż tak jak tutaj damy. Hyt, myk, nara! I tyle, będziemy kończyć. Pamiętajcie, dzwonki, lajki, subskrypcje i rowery na platformach, tak? O takiego propeta można sobie nabyć i śmigać jak zły. No to jest super. To tak... Ja pamiętam jak one wchodziły kiedyś, te propele. No. Jak one jeszcze miały tutaj te hamulce, te śmieszne, ni to tak. V-break, ni to coś. Tak. To strasznie kobylaszczy rower się nam wydawał wtedy. A teraz poszło. Ten nadal jest kobylaszczy. No umówmy się, to jest duża MK. Jeszcze mostek jest wrzucony 130, bo ostatnio mierzyłem. Racing, czyli dla mnie jak najbardziej SK. To tobie SK i na tym mostku. No. Ja też mógłbym SK i na tym mostku. Mógłbyś. Dobra, kochani, kończymy. Tomek, pożegnaj się.